Dzisiaj słów kilka na temat taki, dlaczego przegrywamy ze strachu. Były już w podcaście na celowniku takie odcinki, rozmawialiśmy na ten temat, że właśnie Rosja gra strachem. I ostatnie doniesienia dotyczące chociażby tego amerykańskiego programu Nuclear Sharing i broni jądrowej, która w Polsce miałaby się pojawić, a może już się pojawiła i o tym nie wiemy, bo być może będzie tak, że jako społeczeństwo nie będziemy o tym oficjalnie poinformowani, no spowodowała najróżniejszy odzew. Część ludzi się boi, zazwyczaj boimy się tego, czego nie rozumiemy, czego nie znamy, tak? Jeżeli widzimy jakiegoś, chociażby pająka, myślę, że to taki najbardziej obrazowy przykład, to staramy się jak najszybciej albo uciec, albo zabić, tak? Dlaczego? No bo nie wiemy, co się wydarzy. Jeżeli widzimy jakieś stworzenie, które znamy, po prostu czasem je obchodzimy, bo wiemy, że tak naprawdę nic nam nie zrobi. I tutaj tak naprawdę przykład w pewien sposób jest podobny. Może nie do końca to są te same najlepsze porównania, ale w pewien sposób tak i postaram się wytłumaczyć, dlaczego tak właśnie sądzę. Zwróćcie uwagę, że straszy nas się atomem. I tak naprawdę ta broń ostatni raz miała taki swój, nazwijmy to szczyt, pik, no w trakcie kryzysu kubańskiego, tak? Wtedy też bardzo blisko było do dość sporego nieszczęścia. Jak donoszą niektóre media i powiem szczerze, tak naprawdę wcale tak łatwo do tych informacji nie dotrzeć, było jeszcze kilka zdarzeń na kontynencie, również europejskim, które mogły spowodować, że ta broń zostałaby użyta. Ale tak naprawdę do czego innego zmierzam? Czy powinniśmy się obawiać, że Rosja coś zrobi? No zawsze możemy się obawiać, tak jak już wiemy, jej lider, a właściwie twarz tego całego systemu, niestety w jakiś sposób jest nieobliczalna i nie możemy tymi racjonalnymi tak naprawdę względami interpretować zachowań i podejmowanych w przyszłości tak naprawdę decyzji. Boimy się jako Polacy rozmieszczenia tejże broni na naszym terytorium, ale zapominamy chociażby o tym, że ta broń, tyle że rosyjska, znajduje się przecież na terenie Białorusi. Za chwilę przecież również taktyczna broń jądrowa ma być w pewien sposób rozlokowana przy granicy z Finlandią, bo granica ta typowo blokowa, bo tak to trzeba nazwać, pomiędzy blokiem wschodnim, a zdecydowanie przede wszystkim tak naprawdę Rosją, a NATO no znacznie się wydłużyła. Więc z jednej strony możemy, no wiem, że to źle zabrzmi, ale jednak zrozumieć zachowania i decyzje podejmowane na Kremlu, ale z drugiej nie powinniśmy się bać podejmować decyzji własnych. One oczywiście nie do końca będą własne, bo jak wiemy, to strona amerykańska podejmuje te decyzje, komu i na jakich zasadach, a właściwie to jest wszystko określone, te broń udostępnia. Nie zapominajmy o tym, że Niderlandzi, Belgowie, Włosi, Niemcy, Turcy tak naprawdę w tym programie już uczestniczą. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jest to łamanie zasad i traktatu dotyczące właśnie rozprzestrzeniania broni i że tak nie wolno robić. No ale zastanówmy się tak naprawdę, w jakiej sytuacji jesteśmy i czy Rosja, podejmując podobne kroki, też tego wszystkiego nie łamie. Z drugiej strony, no szanowni, są czasem momenty, że tak naprawdę nie do końca fair trzeba zagrać i dbać o swoje bezpieczeństwo, a nie cofać się dlatego, bo ktoś zrobi coś nieracjonalnego, strasznego, no nie chcę powiedzieć, że dziwnego. Oczywiście te decyzje zapadną poza nami, mogą niestety przynieść pewne efekty, jeśli chodzi o społeczeństwo i to taka druga część mojej wypowiedzi. Szanowni, udokumentowane już właściwie jest udowodnione, że Rosja będzie grała na najróżniejsze podziały i gra, i to robi tak naprawdę od lat. Będzie to jeszcze bardziej robić z całą Europą. Zbliżają się wybory do Europarlamentu. Były poprzednie wybory. W każdym tak naprawdę z państw Unii Europejskiej i członków NATO co chwilę będzie się coś działo, jeśli chodzi o wybory społeczne. I tutaj wszędzie na podziały będzie rosyjska gra. Zwróćcie uwagę, Rosjanie będą tak naprawdę i robią to już, inwestują w grupy sobie skrajne. Z jednej strony skrajna prawica, a z drugiej strony skrajna lewica. I to w tym samym państwie. Czy obie tak naprawdę realizują jej interesy?
Pewnie nie, ale cel już tak. Więc chciałbym mocno to podkreślić, że wszystkie podziały, które będą miały miejsce, zawsze będą tak naprawdę na korzyść Rosji. Nie jest w tej chwili Rosja w stanie typowo militarnie rywalizować z państwami Europy. Z pojedynczymi? Pewnie tak. Razem, jako państwami Unii Europejskiej, jako państwami funkcjonującymi w sojuszu natowskim, delikatnie mówiąc, niekoniecznie. Stąd znowu ktoś wpadł na pomysł, i to wcale nie dzisiaj, ani nie wczoraj, aby osłabiać wszystkie państwa i w ten sposób na nie wpływać. Wpływać poprzez społeczeństwa. Zobaczcie, że to są tak naprawdę podobne mechanizmy, które mają miejsce w zjawisku terroryzmu. Dlatego, jeśli mogę coś zaproponować, mogę coś polecić, to pewnego rodzaju wstrzemięźliwość, nie wydawanie żadnych osądów na gorąco pod wpływem emocji, bo o drugiej stronie też na pewno o to chodzi, a o przemyślany i merytoryczny dyskurs. I tego wszystkiego Wam sobie życzę. Zapraszam oczywiście do subskrybowania podcastu i newslettera Na Celowniku. Wpadajcie www.nacelowniku.com. A już niebawem nowe odcinki i nowe wydania newslettera. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni.